Hej kochani, tu Julia i dzisiaj witam Was w vlogu przeprowadzkowym, także troszeczkę inaczej trzymam kamerę w ręce i po prostu zaczynamy. Vlog będzie nagrywany telefonem od razu, mówię, także jakość może być troszeczkę inna. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało w odbiorze, ponieważ będzie to kolejne fajne wspomnienie do kolekcji. No ale my mamy 3 dni na przeprowadzkę, także sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie to fajna pamiątka. No i też pokażę Wam, jak to mieszkanie wyglądało, jak już troszeczkę stamtąd wyniesiemy, bo jednak sporo jest tam naszych rzeczy. Także bez zbędnego gadania, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczynamy pakowanie i się przenosimy. Także wygrzebuję teraz wszystkie możliwe torby, które gdziekolwiek mogę znaleźć. Tutaj w tej walizce jest jeszcze jedna walizka, także... No cóż, żegnamy się z mieszkankiem tym. Ile będziemy lecieć do kolejnego? Nie wyglądam zbyt wyjściowo, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale te wszystkie ciuchy muszą wylądować w walizce, a jeszcze jest pranie, które trzeba złożyć, także wow. Mamy czas tak właściwie do jutra, żeby się wyprowadzić, więc zobaczymy. Włosy trochę napuszone po warkoczyku, no ale trudno. Pakujemy się, ciąg dalszy. Także trzymajcie kciuki, może dzisiaj się uda. No to co? Mam nadzieję, że to mi się wszystko zmieści, bo już troszeczkę jest ponad stan. No ale szafa jest prawie pusta, także zobaczymy. Jeszcze tutaj te dwie szuflady, no i niestety jeszcze wieszaki, także zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No dobra, tak mi się wydaje, że chyba może być ciężko, żeby to dopiąć. No więc dobra, dopniemy czy nie dopniemy? Powiem Wam, że kocham tą torbę, naprawdę. Ona przeżyła ze mną podróż do Stanów, także przeżyła wszystko, no i mamy to. Jest szansa, że to wszystko przewieziemy w tej jednej torbie. To jest w ogóle torba z TK Maxa. Kupiłam ją w 2017 roku, jak miałam lecieć ze Stanów i jest po prostu genialna. Bardzo się cieszę, że akurat taką wzięłam i też na lotnisku było ją mega dobrze widać, także super. Naprawdę. Mega się cieszę, że ją mam. No to co? Mamy to. Kapelusz dalej na głowie, plecak na plecach, pewnie go nie widać za bardzo, ale rzeczy, wbijam sobie drzazgę w palca w ogóle. Super, no ale czekam na windę. Już na górze się rozpakowują, także zaraz wyślą mi windę z powrotem, ja się tylko z tym zabieram, jeszcze może z dwa kursy i mamy wszystko przewiezione. Nareszcie. No to co, jedziemy na górę. Rozpakowujemy się i jeszcze ostatnie wycieczki po resztę rzeczy i mamy wszystko nareszcie. Zmęczenie już wychodzi na twarzy, już mam powoli dosyć, ale jeszcze trochę. Wydaje mi się, że jeszcze jeden bus i mamy to. Masakra. Ostatni tydzień to naprawdę była intensywna praca, a 2 tygodnie pod rząd miałam zjazdy, wykłady i kurs, także masakra. Mam nadzieję, że się w niedzielę wyśpię. Już ostatnie, totalnie ostatnie jazdy. Także ostatnia jazda i koniec. Ostatni raz się przechadzam tędy i zabieram wszystko. I już będziemy spać w nowym mieszkaniu. Co prawda jeszcze będzie bałagan, na pewno. Przez najbliższe, nie wiem, 2-3 dni. Ale już w końcu będziemy tam. No już pusto.
Mamy to w końcu. Masakra. Już padam, po prostu padam na twarz. Ale już się cieszę, że będę tutaj spała. Także to łóżko to w ogóle jest łóżko z mojego pokoju. Czekało rozłożone i w końcu jest. No, także na razie jeszcze niewiele tutaj rzeczy jest, ale jest telewizor. Zmęczenie wymalowane na twarzy 100%, także ja lecę po prostu zmyć makijaż, wykąpać się, przebrać w piżamę i kładę się do łóżka, bo mam już dosyć. A jutro pobudka o 7 rano, także jej, trzymajcie kciuki, żebym dała radę, bo już jest za 15 północ, także zanim co, zanim jak, pewnie koło pierwszej się położymy. Hejka, po pierwszej nocy w tym mieszkaniu. Nie wiem jak i w ogóle spałam jakieś 4 godziny, ale się prawie wyspałam. Co prawda jeszcze jestem troszeczkę zmęczona, brakuje mi tak z godzinki, ale już nie mogę sobie pospać. Także dzisiaj jeszcze jedziemy na tamte poprzednie mieszkania, zobaczyć czy nic tam nie zostało na pewno, czy wszystko zebraliśmy. No i też troszeczkę je ogarnąć przed oddaniem kluczy. No i co? I będziemy się powoli, powoli rozpakowywać. Tutaj na tym mieszkanku jest naprawdę jeden wielki miszmasz. Jest wszystko wszędzie na podłodze. Wszystkie torby, torebki, reklamówki i tak dalej. Także mam nadzieję, że uda nam się z tym uporać w miarę szybko. Także trzymajcie kciuki. No i powiem wam, że póki co jest bardzo fajnie tutaj. W sensie takim, że nie wiem, było tak mega wygodnie i mega cicho i w ogóle. I no prawie się wyspaliśmy, także mam nadzieję, że jak przy weekendzie będziemy spać trochę dłużej, to troszeczkę odeśpimy te nieprzespane noce i wieczory związane z przeprowadzką i remontem. Kochani, mamy to, udało się, przeprowadziliśmy się, także wow, zmęczenie dawało się we znaki, także mogliście to zauważyć. Dobra, może jednak usiądę i po prostu z wami pogadam. Dobra, zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle się wyprowadziliśmy? Po pierwsze, tamto mieszkanie było troszeczkę dla nas za małe. Po drugie, było parę dziwnych sytuacji, przez które ja miałam wrażenie, że nie jestem do końca bezpieczna. W sensie, ja się nawet bałam wyjść z domu, jak było ciemno, gdzieś tam na osiedle czy cokolwiek. Wydawało mi się, że tam jest nie do końca bezpiecznie po prostu. No i przez parę sytuacji, które się wydarzyły, które po prostu były nieco dziwne i wydaje mi się, że nie powinny mieć miejsca, no to tak stwierdziliśmy, że no nie było to normalne po prostu. Głównym powodem było właśnie to, że miejsca było dosyć mało, no i brakowało gdzieś tam nam jakiegoś jednego pokoju, takiego powiedzmy bardziej składzikowego, żeby tam po prostu mieć wszystko, no i żeby się jakby tym nie przejmować, ponieważ jakby nie patrzeć, mieliśmy dosyć dużo rzeczy. No w sumie dalej mamy dużo rzeczy, ale już teraz wszystko jakby tak przeanalizowaliśmy, co potrzebujemy, czego nie i tak dalej, także mamy te rzeczy, których faktycznie potrzebujemy. Także tak, no przeprowadziliśmy się. Wydaje mi się, że kwestia tego dlaczego, co i jak i w ogóle to raczej na oddzielny filmik, żeby zrobić taki stricte pogadankowy. No ale ja się bardzo cieszę, że jednak udało się nam przeprowadzić i że udało nam się zrobić to tak po prostu szybko, bo nawet się nie spodziewałam, że jesteśmy w stanie to zrobić. No i wyszło na to, że jednak mamy sporo rzeczy. Jakoś tak nie odczuwaliśmy tego do tej pory, ponieważ wszystko było, wiecie, pochowane po szafkach i tak dalej. A jednak jak się mieszka tyle czasu razem, to a tu coś się dokupi, a tam się coś dokupi, a nowy, nie wiem, blender, a coś. I tak się gromadziło i jednak tych rzeczy nagromadziliśmy troszeczkę. No ale fajnie, że nam się po prostu udało tak szybko to ogarnąć i jakimś cudem przeprowadzić. Bardzo się cieszę, że jednak Mateusz miał wolne od pracy, no i mógł też ogarniać to, jak ja byłam w pracy, więc on tak właściwie przyniósł całą kuchnię i to wszystko, więc w ogóle wow. Gdyby nie on, to wydaje mi się, że ciągnęłoby się to jeszcze na pewno dobre półtorej dnia. Ale no udało się i to jest najważniejsze, także także co? Będą nowe vlogi, nowe filmiki z nowego już mieszkania, także tak, dla mnie to będzie świetna pamiątka i mam nadzieję, że taki krótki filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, będzie mi bardzo, bardzo miło. A ja was zapraszam serdecznie na Instagrama, na TikToka. Nie zapomnijcie się uśmiechać, a my się widzimy już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło,
Pa!